Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia Dragon Ball Z Kakaroto. Oczywiście powtórzę, że korzystam z najnowszego DLC 1.04. Także walczyliśmy w ostatniej misji z dwoma androidami, android numer 20 oraz android numer 19. Ten właśnie android numer 19 już został pokonany przez Vegetę, natomiast android numer 20 to nie jest kto inny jak doktor Zero. Także odwiedziłem tutaj sobie jeszcze domek, jeśli chodzi o Son Goku. Ciekawi właśnie mnie, czy właśnie tam on się znajduje, jeżeli jest chory. Son Goku nic nie będzie, prawda? No pewnie, że nie. Myślę, że ten Shin, co ty na to? Szybko wyzdrowieje, ale chyba za bardzo na nim polegamy. Dobra, muszę zobaczyć, co u Songa, więc wejdziemy sobie. Son の家か。わざわざ行く必要もないが。Songu, nie ma po co tam wchodzić. Chcę to zobaczyć. Czy mogę tutaj właśnie wejść? A, jednak nie mogę. No dobra. No to przed tą walką może zrobisz jakieś mi danie. Wielodaniowy. Ciekawie, a właśnie jak tutaj będzie, jeżeli chodzi o Piccolo, jak będzie tutaj się objadał. A, w trójkę będą jeść teraz. No. Aha, Piccolo jednak tutaj, jak widać, w ogóle nie je. Jednak wolał. Jest. Punkty. I dzięki. Dobra, jeszcze porozmawiamy, bo musimy tutaj naprawdę wzmocnić naszych bohaterów. Posiłek z ramenem. Warto właśnie sobie tutaj wzmacniać statystyki naszych bohaterów. Ale widzę, że tutaj Piccolo raczej nie jest głodny. Ale jest naprawdę wysoki, jak popatrzeć się, jak jest Piccolo, jaka jest ta Chi-Chi. Posiłek z makaronem. Jeszcze tutaj, jeszcze te dwa dania zrobię i od razu przechodzę do fabuły. Posiłek z makaronem wykonany. No i zobaczymy kolejne. Właśnie jeszcze tutaj dwa posiłki zrobimy. Wielodaniowe i od razu przechodzimy do tych owoców morza. O, ataki na krytyczne. Dobra, ostatnie danie i przystępujemy do misji fabularnej, bo naprawdę tutaj tych posiłków by było bardzo dużo. Oczywiście można tutaj zdobyć te przepisy, eksplorując ten cały świat i szukając ludzi z przepisami. Dobra, tutaj takie, można powiedzieć, takie 4 minuty bardziej jedzenia były niż misji fabularnej, więc dobra. Ale mamy statystyki wielkie teraz, takim czymś to
od razu można lecieć na misję fabularną. Zaraz zobaczycie, jakie tutaj się parametry, powiem, zwiększyły. Na przykład Pikolak popatrzy się dokładnie 4000, tu 2000, tu 4, tu 2, tutaj krytyczne się tutaj blokowały. Tu proszę, 20, nie, 243 tysiące. To było wartościowe, żeby tutaj sobie to odblokować. Dobra, przechodzimy zatem do misji. Tutaj. Tak, dokładnie, tu nas mapa na nową lokację daje. Darling. Jakieś Poloneja. Obszar gór północnych. Jednak to jeszcze widać, że ten dodatek nie został tak w pełni spolszczony, jak żeście zauważyli. Jest. Znajdź laboratorium. Ale ładnie to wygląda, to całe. Ta cała mapa, jak widać. Doktor Gero to jest... Dobra, Baba Gula tutaj jest. Trzeba tutaj skoczyć sobie i z nią porozmawiać. A, za 1000 zeni ona daje właśnie te miejsce, takie upamiętnienia. Warto, żebym do niej jeszcze raz tutaj zagadał. Już więcej nie ma, a ty? Dobra, nie ma co. Idziemy teraz na misję, bo to jest całkiem nowa lokacja i oczywiście jest tutaj. Widzę, że jakieś są tutaj dwa ciekawe. Nawet mamy tam smoka C17, C18 i C16. No proszę. Dobra. Widzę, że chyba Krillan nie lubi zimna. Gdzieś tutaj musi coś być aromatycznego. Ciekawa tutaj jest mapa, że tak powiem. To jest tutaj chyba, nie? Jest blisko. Co się właśnie stało? Android numer 20. Śmiecie, to jak was... To ja was stworzyłem. ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。アンドロイド17。アンドロイド18。まただ。 I jest następny. Co się tu dzieje? Do ciężkiego licha. Ruszajmy. No, o wiele lepiej się czuję. Hej, co to? Chyba nie widziałem cię tutaj wcześniej, wielkoludzie. Jak masz numer? Android numer 16. Co ciekawe, czyli wcześniejszy model. Android numer 16. Pierwszy słyszę o Androidzie numer 16. Moment, a więc to są te androidy? O których mówił Jiro? Trunks, możemy potwierdzić, że to przed tymi androidami nas wtedy wystrzegałeś? Tak. Ale pierwszy raz widzę tego dużego, którego nazywali 16. Co? W każdym razie nie było go w moim czasie. To co się tutaj dzieje? Co za różnica, to tylko kolejny kawałek żołnierza, który uśpie na swoim stosiku. Chwila, doktor
Gdzie doktor Jiro? Ten stary? Zająłem się nim. No dobra, w drogę. Ruszaj, ale Nie cieszy mnie robienie czegoś, czego chce Jiro. Ale jako android raczej powinniśmy coś zrobić. Więc załatwmy tego całego Son Goku. Hej, 16. Powstałeś specjalnie, by zniszczyć Son Goku, nie? Zgadza się. To chyba postanowione. Gdzie one się wybierają? Nie mów, że faktycznie próbują znaleźć Son Goku. To właśnie chciał doktor Jiro. Tak, zabić Son Goku. Guzik mnie to obchodzi. Jak oni śmieją. Jak oni śmieją ignorować wielkiego Vegetę. Vegeta ma teraz dostęp do super ataku Big Bang. No to Vegeta ma tutaj dostęp do super ataku, ale jak widzę tutaj Vegetę, to mógłby nawet wykorzystać te misje dodatkowe, ale widzę tutaj nawet... Dobrze, zatem nie będziemy tutaj przedłużać tej misji fabularnej, więc tutaj od razu przejdę do sedna i będę walczył z tymi androidami. Pamiętam to właśnie tutaj tą drogę. Fajnie oni tutaj właśnie zrobili. Kurde, jakieś czachoroboty mi tutaj jeszcze gonią, więc warto będzie zobaczyć. O kurde. Trzeba sobie potrenować jeszcze właśnie z tymi. Ale mi tutaj ładnie. A tak. Ale uderzenie było ładnie. Te walki są co najmniej ładne. Rozwalone. Kolejny rozwalony. I... Vegeta, dawaj! 100% moc! Atak! Big Bang, atak! Jeszcze jeden! Jaki koniec! Ładnie, żem go rozwalił. No to pora, żebyśmy zakończyli to. Bo tu żadnych misji już pobocznych nie ma. No, kto by pomyślał, że będziecie się tu kryć, wyrzutki. Teraz mi szybko powiecie, dokąd się wybieracie. Czy tego sobie życzycie, czy nie. Ruszamy szukać Son Goku, chcemy go zabić. Widzę, tak właśnie myślałem. Szkoda, że coś takiego nie przyjdzie. Ponieważ... Ponieważ rozniosę was jedno z drugim kawałki. Saiyanie, jesteście strasznie zadufani, prawda? To twoja duma przez nią tylko szybciej zginiesz, wiesz? Wygadany jesteś jak na maszyna. To kto pierwszy? Kłysek kobieta, a może ty prosty? Powinien zezmować całą waszą... Zagraciałą trójkę. No właśnie. Właśnie widzieliśmy, co potrafi 16. Może się z nim zmierzymy. Nie moja głowa. Dyrektywa, jestem eliminacją Son Goku. Za rozczarowanie. Dobrze, zrobię to. Vegeta, wszystko okej? O, jesteś naprawdę, że zaczynasz mnie wkurzać. Vegeta i 18 zaraz będą walczyć, więc
się cofnij. Co? To wie. Mitteru dake tte no mo tsumaranai ka. Ale oglądanie to kiepska zabawa. Myślę, że mogę się z wami. Omaetachi no aite wa ore ni shite yaru. Wake dakara sa. Wiesz co, to kocchi wa 1:1 de omoikiri yaro yo. Oznacza, nikt nie będzie nam przeszkadzał. Itte oku ga uprzedzam, że nie potraktuję cię ulgowo, tylko dlatego, że jesteś kobietą. No to od razu, Vegeta dawaj, od razu wypierdzi mocny atak, Big Band atak. Ale, broń, Vegeta. Ale mi tutaj biła. Dawaj, super czas mi powiedziało. Bo inaczej to przegram. Ale mi tu przyłożyła. Broń to. Ładnie. Teraz, kurde. Skubana, dobra jest. Ale mi tutaj przyłożyła. Vegeta, dawaj. Ale mi tutaj... Teraz. Vegeta. Ale ona jest mocna. Ja cię pierdzielę. Kurde, Vegeta chyba nie ma z nią szans. Broń to. Ale skupana jest, dobra. Niech się tak stryka, bo... A tak, koniec, wreszcie. Pół miliona. Nowy poziom Vegeta. Niepotrzebnie to przyznaję, ale naprawdę podziwiam, że tak długo wytrzymałeś. A niech cię kobieta. No i udało ci się. Cóż, chyba już czas zakończyć tę gierkę. Skończyłeś, prawda? O kurde. Jednym ciosem wszystkich pokonał. Tenshina, Piccolo, Trunka. Te androidy są naprawdę potężne. No Krilla nie ma żadnych szans. Spokojnie, żyją. Ale lepiej się pospiesz, daj im te twoje czarodziejskie fasolki. To co, ruszamy? Zapytam ich, gdzie jest Son Goku? Nie. Zapewne będzie, jeśli znajdziemy go sami. Czasem potężyć taki dzieciny, 17, wiesz o tym? Tak sądzisz? Nieważne, nie ma nic przeciwko, pod warunkiem, że zatrzymamy się w mieście. Moje ubranie wygląda tragicznie. Chyba potrzebuję mi nowy strój. Jasne. Czemu nie? Czekaj. Czego chcesz? Co takiego wam chodzi? Znaczy, czemu wy to robicie? Cóż, najpierw zajmiemy się Son Goku. Znaczy, czemu się nas... uwzięliście na Goku? To tylko gra. Przecież Goku jest najsilniejszy, prawda? Pewnie, że nie rozumiecie tylko dlatego, że was poproszę, prawda? Nie stworzono nas tylko w jednym celu. Mamy zlikwidować Son Goku. Słyszałeś, co powiedziała? Powiedział wielkolub. Tak, powinieneś pomóc przyjaciołom. Zamiast z nimi gadać, oni zginą.
Ja, nie. Bye. Minna o tasuke na kia. Czy widzieli o czarodziejskich fasolkach? Po prostu nas puścili. Nie chcieli nawet nas zabijać. Vegeta od razu poleciał. Nie. Nie goń go, daj mu spokój. Wreszcie został Super Saiyanem. Odzyskał dumę i pewność siebie, wojownika. Pewnie nie mógł pogodzić się z tym, że dostał takie sromotne lanie. Nawet Strong, który tak łatwo pokonał Freeza, nie zdał ich choćby tknąć. Nieważne, jak silny będzie Son Goku, nigdy nie wygramy. Dobra, to plan. Idźcie do domu Son Goku, natychmiast przynieście go w inne miejsce. Nim cokolwiek zrobimy, musimy dopilnować, żeby Son Goku doszedł do siebie. No dobra. Co zamierzasz zrobić, Piccolo? Co tak nagle wstąpił do Piccolo? Poszedł tędy. O, okej, chyba rozumiem. Mam jeszcze jedno asa w rękawie. Jeszcze jednego asa? Co masz na myśli? Czyli wiecie, co jest w tamtą stronę, tak? Ten zupełnie, co ty próbujesz zrobić? To dom Wszechmogącego. A co to ma do rzeczy? Kiedy był na planecie Namek, rozmawialiśmy z najstarszym. Powiedział mi, że gdyby Wszechmogący i Piccolo nie rozdzielili się, byli tak potężni jak Saiyanie. Założę się więc, że Piccolo połączył się z Wszechmogący i odzyska swoją prawdziwą wojowniczą ja. Zaraz, jeśli Wszechmogący przestanie istnieć w obecności postaci, to czy nie znikną też smocze kule? A jeśli ktokolwiek z nich umrze oddzielnie, to wtedy i tak wydarzy się to samo, więc Piccolo zapewne uważa, że to najpewniejszy sposób na pokonanie tak potężnego wroga. A co z Vegetą? Co on knuje, twoim zdaniem? Spokojnie, nie musisz się już ukrywać. No bo my już wiem, że jesteś dzieckiem Bulmy, wyrośniętym i z przyszłości. Tylko Vegeta tego nie wie. O, rozumiem, wybaczcie, że to przed wami skrywałem. Ja nie musisz przepraszać. Spotkam się z Kaozem. Wrócę, jeśli znów zrobi się nieciekawie. Jasne, zejdziemy Goku, zbierzemy go do Boskiego Mistrza. Może być dobrze, tylko powiedzcie Son Goku, żeby nie przegrał. Dobrze, powiemy mu to. Punkty doświadczenia 294478. Dla całej drużyny. O, i mamy tutaj już kolejnego wojownika do... Ale Trunk coś jest... A, ma nowy poziom, 38. Ale ładne są te góry. Jak popatrzycie na tą grafikę tutaj, to bardzo fajnie zrobiła. Ta gra naprawdę ładnie została zrobiona. Jak tak się popatrzeć na to wszystko, to naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo ładna grafika. Tutaj właśnie tych gór. No nic. Musimy tutaj teraz... Jakaś misja nam się tutaj odblokowała. Poboczna, więc... Na pewno tutaj wezmę tą poboczną, ale oczywiście też mam takie miejsce upamiętnienia, więc tego Trunka
I mamy tego tutaj też zielonego potwora, dinozaura. Ja chyba z zielonym jeszcze nie walczyłem. A z zielonym jeszcze tutaj nie walczyłem. O kurde. Atak. Jedynka. Jeszcze jedna. Ale mi tutaj kopniak. Ale. Płonący atak, dawaj. Dawaj, moc trąka. Atak mieczem. Koniec. Ale tutaj normalnie. O drzewa rozwalam, żeby tylko tego dinozaura rozwalić. Ach, padł. Świetnie. I oczywiście mamy tutaj Megalozaur. W książce mi się tutaj odblokował, no. Gwiazdeczki nad głową. Co najmniej bardzo tutaj ciekawa się misja naprawdę zrobiła. Jak to wszystko fajnie to wygląda. Więc lecimy. Nie będziemy już z nimi walczyć. Mam trochę mięsa do renifera, ale tutaj Baba Gula jest. Oprócz tego jakieś takie miejsce do upamiętnienia się tutaj zrobiło. Ja wolę się tutaj w te potwory wbić, niż właśnie tu walczyć, ale chyba wiem. Tutaj jest to miejsce upamiętnienia, muszę to zobaczyć, co to będzie. O, po zniszczeniu wieży mózgów Armii Czerwonej Wstęgi Son Goku wraca do wioski ze swoim nowym przyjacielem, androidem numer 8, który nazwał Usem. To jest właśnie ten android, a tutaj kogo trzyma na rękach, to była chyba ta Sonia, jak sobie przypominam. Ósemka robi dobre wrażenie na starszym wiosku, który proponuje mu, by zamieszkał w jego domu. Android martwi się bombą ukrytą w swoim wnętrzu, więc grzecznie odmawia. Pamiętam tą bombę, chyba mu Bulma tutaj wyciągała, jak pamiętam właśnie urywek z Dragon Balla, jak oglądałem oczywiście bajkę. Son Goku i Sunu ona się nazywa? Ja myślałem, że Sonia ona się nazywa. Odwiedzili doktora Flata, który mieszkał na obrzeżach wioski, aby zapytać, czy był w stanie usunąć bombę z ósemki. Myślałem, że ona się nazywała Sonia. Naprawdę. Jeszcze tutaj porozmawiamy z tymi tutaj mieszkańcami. Weźmiemy sobie jeszcze jakiś... O, wyjątkowa, świetna książka dla dorosłych. No i mamy tutaj kolejno. Porozmawiamy sobie tutaj z tym głębokich górach. Okej, jeszcze tutaj po tej miasteczku sobie tu pochodzimy. Jak tutaj jest ciekawie. O, tutaj mamy kolejną. Nawet lepią tutaj bałwany. O, tu jeszcze kolejna. Tu jeszcze coś będzie ciekawego. Tak, jest tutaj coś ciekawego. Ale oczywiście tam mi się podświetla misja. I właśnie tutaj na pewno na tę misję pójdziemy. Polecimy se trąkiem oraz... A, jest nawet. Tutaj mi się on wyświetlił. Coś tutaj, może coś tutaj będzie. Co to są za lisy czy wilki? Łapiemy. To chyba są jakieś inne. Tak, dokładnie. To są jakieś inne wilki. Jakieś czarne. Widzicie? Dobra, tutaj musimy iść do tej misji pobocznej, bo tak jak mówię, wszystkie misje tutaj przechodzę. Dobrze, przejdziemy sobie zatem do tego androida numer 8. Czemu mnie nie słuchasz? Sam kijadaczkę, co złego jest w handlowaniu kółami dinozaurów. Nawet nie próbuj nas powstrzymać.
Nieładnie zabijać dinozaury dla pieniędzy. Nieładnie. Co to ma do rzeczy? W tej okolicy nie ma już zbyt wielu dinozaurów. Tacy ludzie jak wy zabijacie ich za dużo. Czasem trzeba zabijać dinozaury, żeby przeżyć albo zdobyć pożywienie. Ale zabijanie dla pieniędzy jest złe. To nieuczciwe. Guzik nas to obchodzi. A poza tym twoje biedolenie niczego nie zmienia. Tak, wystawiliśmy już nasze roboty łowców. Pewnie właśnie zażynaj mnóstwo dinozaurów. Śmieje się. Niedobrze. Kłusownicy, co za zgroza. No to będziemy chyba mieli tutaj misję poboczną na poziomie 37. Twój przyjaciel, moim przyjacielem. Ósemka robi co może, aby powstrzymać okrutną działalność kłusowników. Pomóż mu rozprawić się z ich robotami łowcami. Punkty doświadczenia 70842, medal D i ultra mózgo chleb. Dobry. No to mamy twój przyjaciel, moim przyjacielem. Będzie co najmniej ciekawa ta misja. Spokojna głowa, zajmie się robotami łowcami. Co? A ty kim jesteś? Wybaczcie, ale formowaliśmy. Aha, dobra. Tutaj, dobrze, no to chyba trąk się tutaj nimi zajmie. Co to? To to jest do licha. Dobra, gdzie to teraz jest? Zdaje się, że jest ich dużo. Muszę zniszczyć wszystkich. Dużo? To znaczy gdzie? Twój przyjaciel, moim przyjacielem. Muszę tutaj teraz znaleźć te... Lecimy w pierwszą lokację. Oczywiście tutaj. Gdzie oni są? No, dawaj. Muszę sobie zobaczyć, o co tutaj chodzi, bo tutaj muszę sobie zwiększyć to. Obszar północnych gór, oczywiście tu też jest. Tak. Na dół leci. Gdzie to jest, no? Yokatta. Yowasouna teki da. Dodajemy roboty. Czy to jest aby to? Pięknie. Krąg dawaj. Ale teraz kop. Jakie rozwalone. Kolejne. Ale. No, tutaj jest naprawdę sporo tych robocików. Chyba ostatni został. Trąg dawaj. Północy atak. Koniec. Ostatecznie ich tutaj rozwalił. A, ale tutaj ktoś tutaj jest. I muszę polecieć na ratunek. Jeszcze tutaj coś jest. A, są! Tu są te roboty. One były u góry. O kurde, będzie teraz mocna walka. Czy Krillan będzie miał lepsze wsparcie? No, tutaj. Kopniak. Ale tutaj chciałem złamanie kopniakiem. Może teraz? Pięknie uderzenie z kopniaka. Przecięcie jeszcze było, ale mnie tutaj zmiażdżył. Dawaj, trąg. Transformacja. I teraz. Rozwal ich.
asysta. C. Kamehame, dawaj. Lśniący atak. Jeszcze ktoś tutaj został. Jest. Oczywiście sojusznik. Teraz. Cała energia. Trąg, dawaj. Teraz. Przekrój go. Koniec. Ale ładna poświata tego trąka już tutaj całkowicie się zmieniła. No jeszcze kto tam jest? Są tam. No i będzie naprawdę kolejna walka. Muszę tutaj się od razu przetransformować w super wojownika. Okej. Super wojownik. I teraz. A, pięknie. Olmy tutaj. Naddźwiękowy kop. A, zobaczymy teraz Kamehame, dawaj. Teraz moja kolej, żeby go przekroić. Kurde, naprawdę te roboty są mocne. A, dużo sporo walk normalnie. Pięknie. Ładowanie krytyczne. Kto jeszcze jest? Ole, tutaj. Krillan. Muszę wzmocnić swoje ataki. Tak jest. Teraz. Płonący kopniak. Koniec. 16 tysięcy. Ładnie, żeśmy chyba odblokowali wszystko. Zdaje się, że to wszystko. Czasem czas wrócić. Pomogliśmy zatem naszemu przyjacielowi, jakim jest właśnie ten android numer 8. Gdzie on jest? Tam. Lecimy do niego, żeby go poinformować o wykonanym zadaniu. Okej. Przepraszam za spóźnienie. Wszystko roboty łowcy zostały zniszczone. To niemożliwe. Nie mogło ci się to udać. No, najnowocześniejsze maszyny, a każda kosztuje 500 000 zeni. Ale nie mam żadnych komunikatów od robotu. Nie widać ich na radarze. Co? Wasze ruchy, jeśli chcecie, możecie iść obejrzeć moje rękodzieło. Jak to szlak przez ciebie, straciliśmy mnóstwo pieniędzy. Oberwiesz za to. No i sobie poszli. Arigato. Całe szczęście, dinozaury są już bezpieczne. Bardzo dziękuję. Nie musisz mi dziękować, to żaden kłopot. Myślę, że ta planeta jest dla wszystkich, nie tylko dla ludzi. Rozumiem. Och nie. Przedstawiłem się. Jestem ósemka. Ósemka, tak? Miło mi cię poznać, ósemka. Nazywam się Trąk. Mam śmieszne imię, co nie? Ale lubię je. To imię nadał mi mój przyjaciel, Son Goku. On jest bardzo silny. Son Goku? Chwila, znasz Son Goku? Co ty? Znasz Son Goku? Ty też znasz Son Goku? Tak, to mój dobry przyjaciel.
Super Son Goku to mój najlepszy przyjaciel. A więc ty i Son Goku jesteście przyjaciółmi, w takim razie ty i ja też jesteśmy. Chyba tak. Coś w tym gościu jest, co nie wiem, coś dziwnego. Lubię mieć dużo przyjaciół. Muszę podziękować Son Goku za nowego. No i pięknie. Żeśmy odblokowali, no, kolejną dodatkową opowieść. Jak widzicie. Na. Nigdy cię nie zapomnę, Trunk. Jesteś dobrym przyjacielem. Dzięki, ja też cię nie zapomnę, ósemka. Tak się cieszę, liczę, że jesteś... Jeszcze się spotkamy. I ja też. Muszę mieć więcej siły. Bez tego nie mogę... Nie będę mógł chronić przed atakami takich ludzi jak on. Dobra. Ale będę sporo tych dialogów tutaj jest. Tak człowiek sobie tutaj poczyta. Dinozaury są bezpieczne, a ja mam nowego przyjaciela. To gdzie? No dobra. Tutaj jeszcze mam Krillana, oczywiście. Muszę coś zjeść. W sumie tak. Może byśmy sobie tam poszli na ognisko. Przyspieszymy. Musimy właśnie coś tutaj zjeść. A, co tutaj mamy? Aha, jest ognisko. Więc zatem sobie tutaj pójdziemy. I zobaczymy. Jeszcze sobie tutaj pogadamy. Dobra, Krilla, musimy odpocząć, coś zjeść, żeby sobie tutaj zregenerować siły. Dokładnie, tutaj chyba mięso wilka. Sobie zregenerujemy wszystko. Dobra, muszę zobaczyć, jakie ma tutaj statystyki. O, jest. Regeneracja się udała. Oprócz tego jeszcze zobaczę, co on właśnie ma to w tej postaci właśnie Trunka, bo wiadomo, że u Krillana, jeżeli chodzi o te parametry, to ja tutaj sobie chyba zwiększałem. Tak, tutaj na pewno sobie zwiększałem, ale Trunk? To już na pewno nie. Drzewo super atak. O, tutaj trzeba sobie na C oddalić. Oczywiście tutaj przewaga mocy, pierwszy poziom. Kolejna tutaj jest technika ciężki cios, pięknie odblokowane. Następną widzę tutaj technikę zabójcza współpraca, poziom pierwszy odblokowany. Następnie tutaj już chyba miał tą transformację, to jest pewnie trening, który można odblokować, czyli on ma tutaj jeden trening, jak widzę. Przybliż i oczywiście ta panel ataku. O kurde, nie ma więcej. O, tutaj nie ma więcej ataków. Ale przewaga mocy, ciężki cios, zabójcze współpraca. Tutaj na pewno jest. I oczywiście tutaj tego Super Saiyana na numer 1 będziemy przepisywać, żeby się tutaj lepiej to robił. Czyli tutaj już sobie poprzepisywaliśmy te techniki, jeżeli chodzi o te dwie postacie. Tutaj widzę, że to są właśnie te misje kolejne, które tutaj można kończyć. Oczywiście jest jakaś dodatkowa, ale ona mi się podświetla, że nie idzie. Jest w toku, czyli jeszcze tej misji właśnie z tą małpą jeszcze nie będę miał na wyspie Kaito. Ale zobaczymy sobie, czy tutaj coś jeszcze nie ma. Tu jest ten właśnie ten trening Songu, raczej Trunka. No i może byśmy tutaj jednak jeszcze zerknęli, co to w ogóle jest. Albo tutaj, co to w ogóle jest ten właśnie znacznik tu. Dobrze, dobrze płyniemy. Czyli dobrze lecimy. O, w tym miejscu coś jest. Albo na dole. Bo widzę, że na mapie coś tutaj jest. Czy to czasem nie jest... Do góry lecimy? To chyba to jest to. Tak, to jest taka skała.
Co oblecimy, tu sobie jeszcze weźmiemy tą dodatkową. Dobra, nie ma co. Bo muszę sobie teraz potrenować. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Muszę to chcę poszukać tego. Tam jeszcze coś jest. I to jeszcze jest wieża. Dobra, nie ma co. Jeszcze tutaj jest pilaf. O właśnie, może pilaf będzie mi coś ciekawego powie. Całą bandą. Czy znaliście smoczą kulę? Tutaj nie było. Radar jest zepsuty. Jakaś jaskinia, no to może coś tutaj ciekawego się tutaj pojawi, jeżeli chodzi o tego pilafa całego. Coś mi mówił o jaskini, coś mi się wydaje, że tam są jakieś kryształy, bo też właśnie na początku nie wiedziałem, jak tutaj się otwiera do właśnie... Dobra, pora zrobić właśnie trening z trąkiem. No to tutaj, jak widzę, jest ten niszczycielski wykończenie. Spokojnie będę mógł teraz to opanować. Kopniak, dawaj. Ale mnie tutaj przygrzał. O kurde. Teraz będzie kopniak, pięknie. Ładnie. Dobra, rozwalamy go. Pięknie teraz. O, ale teraz będę chyba walczył z Wegetą samym. Dobra, kopniak. Chyba muszę ulec transformacji, bo mnie rozwali zaraz. Dobra. Dobra, zobaczymy teraz Vegeta. Ol, tutaj ładnie. O. Blokuj. Teraz. I ostateczny atak, dawaj. Przecięcie. I odblokowana. Niszczycielskie wykończenie odblokowano. Więc na pewno tutaj trąk... A, widzę, że tutaj mam niszczycielskie wykończenie. Neo atak lśniącym mieczem. Ale jak... O kurde, ale tu jest poziom 55 i 60. Ja was proszę, tutaj raczej nie będę w tych treningach uczestniczył. No bo bym miał jednym słowem szans. Ale w postaci, jeżeli chodzi o trąka, to na pewno tutaj sobie zwiększę te parametry, bo tutaj, jak widzicie, niszczycielskie wykończenie jest już przypisane, więc drzewko umiejętności powinno coś tutaj się też odblokować. Na C sobie zerknę. Tak, tutaj jest ta transformacja. Dobra. Jak już tutaj sobie tą mapę żem sprawdził u tej baby Guli też właśnie informacje a propos tego wszystkiego, to pora, żebym zobaczył sobie mapę świata. Bagna Blake, tutaj właśnie jest ta misja dodatkowa, kryjówka Yamcha też jest dodatkowa i Son Goku tutaj też jest pewnie misja związana z tym. Dobrze, no to przechodzimy do domu Son Goku. Cisza przed burzą. Będzie tutaj co najmniej ciekawa misja. Widzę, że już normalnie tutaj się zaczyna robić. Ale czy tu czasami nie będziemy mieli jakichś misji dodatkowych? Chyba myślę, że nie. Jest dodatkowa misja. Tutaj. Aha, tutaj raczej nie. Tutaj jest dodatkowa. Dobra. No to możemy na pewno coś zjeść albo tego.
Co ty, Krillon, na to? Od razu jedziemy na fabularną misję? Czy może jeszcze zobaczymy właśnie ten, bo zapomniałem jeszcze o czymś. Pokaż informację o obszarze. Aha, nie mogę w ogóle, powiem wam, tego dać na tą misję, którą miałem w DLC teraz. Nie potrafię tego właśnie teraz dać. Dziwne. Może później mi się odblokuje po tej misji fabularnej. Dobra, przechodzimy do misji fabularnej. Nie ma co, ale tak rzuciło. Dobra, Krilla. Wchodzimy do misji fabularnej. Tak jest. Cześć. Wydawało mi się, że kogoś słyszałem. Krilla, to ty? Liczyłam na to, że Son Gohan wrócił. Rozumiem, żeby przedstawić ci żonę Son Goku. No to czuć. Kim ty jesteś? Chyba nigdy się nie spotkaliśmy. Hej, Chichi. Miło cię poznać. Krilla, nic nie jest? Strasznie się o was martwiłem. Yamcha. Goku, co cię zmieniło? Wziął lekarstwo i teraz śpi. Ty jesteś tym gościem ze przyszłości, no tak. Ty pokonałeś androida, prawda? Nie. Wybacz, później ci wszystko opowiem. Najpierw trzeba przynieść Son Goku do boskiego mistrza i to szybko. Co tu się dzieje? Dwa, a właściwie trzy straszne androidy zamierzają tutaj. Chcą dorwać Son Goku. O nie, to niedobrze. Dobrze, wszystko gotowe. To wszystko zaczekaj na Son Gohana. Tam jest. Hej, co tu wszyscy robią? Co się stało? Odpowiem cię po drodze, wskakuj. Tokorode sa, Son Goku ga doko ni iru ka, skoshi no hinto mo nai wake? Masz jakieś tropy? Podejrzewasz, gdzie jest Son Goku? Nie słuchałeś mnie? Dzięki temu zabawa jest lepsza. Możemy spokojnie na niego polować. Mimo wszystko powinieneś mieć jakiś plan działania. Ej, a ty 16, co wiesz? Prawda? Dom Son Goku znajduje się w górach w dystrykcie wschodnim. 439. A jednak coś widziałeś. Ciągle zaskakujesz. Powiedział ci tylko Jiro? Powiedział, jeśli polecimy, dotrzemy tam w ciągu kilku minut. No właśnie, co nie? Widzicie, on to rozumie. Podróżowanie na piechotę to kompletna strata czasu. Jeśli się umie latać. Ale z ciebie nie, tak będzie zabawniej. Wiesz co, potrafisz tylko utrapienia 17. Punkty doświadczenia 83493. No i awansowaliśmy. もうすぐ無天老師様の島に着く。 なあ、 クリリン。 はい。 一応 ブルマにも 状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。 そうっすね。 でも 俺が連絡するんすか。 やだな。 お前のおっかさんきついんだよな。 言うことが。 未来でも変わってませんよ。 ブルマさん、 クリリンっすけど。 クリリン、 何を無事だったわけ？ そこに未来の私
私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。コケとかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ごはんちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。punkty doświadczenia 43393. No i żeśmy tutaj odblokowali, jak widzę, jakieś dwie misje poboczne. Jesteśmy tutaj pewnie tam, gdzie jest... Aha, to są, nie, to są w sprawie tych kryształowych kul. A tutaj jest pewnie wrogowie w szale. Ale przecież możemy podejść sobie do genialnego żółwia przecież na tej jeszcze misji, więc się tutaj cofniemy. Genialny żółw pewnie się zdziwi, jak mnie zobaczy. Lądujemy. Genialny żółwiu. A, chyba już tutaj nic nie będzie miał, ale tutaj sobie odwiedzę chatę genialnego żółwia. No to ładnie. Coś właśnie tutaj trapiło naszego bohatera, Trąka. Chodzi tutaj chyba o wehikuł czasu. Więc tutaj sobie zobaczę jeszcze tą mapę. Tutaj na mapie nic nie ma. Widzę, że tylko to są poboczne misje. I co to jeszcze jest? Tutaj kryjówka to już było, to już też było. Tutaj też nam odblokowało się. Do Metropolis trzeba iść teraz. Ale myślę, żeby już na tym odcinku wam powiem sobie przed właśnie tym domkiem genialnego żywia zakończyć. Będzie bardzo ciekawa misja fabularna odnośnie naszych androidów, czy dorwią Son Goku, bo ich celem jest zabicie Son Goku. Na początku nic nie wiedzieliśmy o tym C-16, tym androidzie. Tylko Trąk miał informacje na temat dwóch androidów. Tutaj się pokazał jeszcze C-16 i jeszcze będzie ciekawa informacja odnośnie tego wehikułu. Także jak wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.